Kiedy udałem się na Kul na rozpoczęcie studiów z filozofii przyrody, pociąg wrocławski przyjechał nieco później. Także kiedy przyszedłem do refektarza, to już tylko jeden szczupły, nieznany mi ksiądz siedział, wszyscy inni poszli już na zajęcia, a był to czas, kiedy na Kulu studiowało dużo starszych księży, bo ksiądz, którego wydział wyznań nie zatwierdził, nie miał prawa pracować. W duszpasterstwie, żeby czasu nie tracić, i szli studiować sobie na kul. Ten, którego spotkałem, był wyjątkowo młody. Przedstawiłem się. Pierw on zaczął mnie wypytywać, na jaki wydział, z jakiej diecezji. Kiedy on się dowiedział tego wszystkiego, zaczynam ja z kolei pytać A kolega na jakim wydziale? On tak zdziwiony uśmiechnął się, mówi: Ja na etyce, brnę dalej, bo nic nie przypuszczałem. A na którym roku? Roześmiał się serdecznie, mówi: Ja już skończyłem. To pewnie kolega przyjechał, znajomych odwiedzić. No rzeczywiście, teraz już niestety muszę dojeżdżać, bo dotychczas mieszkałem na miejscu. Myślę sobie, co za jeden, zmieniliśmy temat. Później idę przez główny hol uniwersytetu z kolegą, który już był na pierwszym, po pierwszym roku etyki, on idzie naprzeciwko nas, Tadek mnie trąca łokciem, ty to mój profesor, biskup Wojtyła. Musiałem mieć bardzo głupią minę, bo się serdecznie uśmiał na mój widok, bo on z zasady chodził bez żadnych insygniów w zwykłej czarnej sutannie, także niejednokrotnie można było się, można go było nie poznać. To była niezwykła osobowość. Człowiek, który dysponował bardzo bezpośrednim kontaktem, potrafił nawiązywać bardzo bezpośredni kontakt. W sposób nie dawał poznać po sobie, jakiejś tej swojej wielkości, a była to niewątpliwie wielkość. Jako profesor był bardzo, wykładał dosyć trudno, był wymagający, ale był bardzo sprawiedliwy w swoich ocenach. Był nawet, na przykład taki incydent. O którym głośno było na Kulu, to się działo przed moim przyjściem na Kul. Do niego szło się zdawać zasadniczo w pierwszym terminie i do niego nie wypadało się nie przygotować. Także wszyscy, mimo że był wymagający, zdawali. Był chyba to jedyny przypadek, kiedy student zgłosił się w drugim terminie i student, który nie był, ani razu na wykładzie, dlatego nie znał w ogóle Wojtyły. Przyszedł, zaglądnął do sali, widzi, że pusta, usiadł na ławce pod salą. Przyszedł kardynał też w czarnej sutannie, bez żadnych insygniów, zaglądnął do sali, widzi, że nikogo nie ma, też usiadł na ławce koło studenta. Kardynał pierwszy się zorientował, że to widocznie ten delikwent. No i pierwszy zagaja, co, egzamin? No właśnie, mamy być egzamin, a ten cały Wojtyła się spóźnił. No, ja też się param etyką, to może coś podyskutujemy. Przygotowany jesteś. No, przygotowałem się, ale mam takie dwie kwestie, że boję się, że jak mnie o to zahaczy, może mnie wyłożyć. No to spróbujmy podyskutować. Zaczęli dyskutować. Po jakimś czasie student z uznaniem mówi stary, aleś ty jest obkuty. No i jeszcze chwilę dyskusja trwała, po czym kardynał mówi, no to dawaj indeks. A po co ci indeks? No wpiszę stopień. To przecież Wojtyła musi. Ja jestem Wojtyła. Skoczył na równe nogi, zaczął się tłumaczyć, usprawiedliwiać i Kardynał wpisał mu plus cztery. Plus cztery. To dowodzi tego, jakim on był naturalny w kontaktach z ludźmi. Poza tym on tych kontaktów szukał. On się bardzo dobrze czuł w środowisku z ludźmi. I nie zapomnę jednej z wypraw. Mianowicie prowadziłem wtedy obóz z młodzieżą akademicką narciarski w Zakopanym. Świetne warunki, jeździliśmy do późnego wieczora. Wróciłem już tak skonany, że nogi do łóżka rękami wkładałem, bo same już nie bardzo wchodziły. Ledwie się położyłem, telefon. Adam, kończę wizytację w Nowym Targu, przyjeżdżaj, pojedziemy na narty w Gorce. Myślę sobie, Boże Święty, zrywać się wcześniej rano w gorce, gdzie nie ma żadnych wyciągów, gdzie trzeba po kolana brnąć na szczyt. Tłumaczę mu, że w tej chwili w Tatrach świetne warunki. Nie, nie bój się, nie będziesz żałował przyjeść. No, jemu to się nie odmawiało. Przyjechałem. Do zakrystii wszedłem z nartami. Bałem się narty zostawić pod kościołem, żeby mi nie ukradli, bo miałem porządne deski. Sędziwy prałat, proboszcz spojrzał na mnie i gdzie pan się z tymi nartami? A ja bym se chciał, muszę odprawić. Jakby piorun szczelił, prałata głupszej miny by nie zrobił. Na szczęście kardynał siedział w tym konfesjonale obok ołtarza, przez uchylone drzwi, widział całą scenę, od razu się domyślił o co chodzi. Podszedł mój księżę, prałacie, ja wiem, że on na księdza nie wygląda, słowo daje, że on jest księdzem. No więc wtedy już prałat przygotował, kazał przygotować szaty liturgiczne do mszy świętej, po mszy zaprosił na Śniadanie przy śniadaniu kardynał mówi, a teraz opowiedz im, jak myśmy się poznali. Wszyscy się serdecznie z tego ubawili. Po czym po śniadaniu kierowca podwiózł nas pod sam lubań, a później to już trzeba było brnąć po kolana w śniegu na szczyt z nartami na plecach. On miał tak zwane foki, bo kardynał preferował przede wszystkim narciarstwo turystyczne. Foki to były takie wąskie paski futra foki, które się przypinało pod narty, i pod włos szło się do góry, także narty miały oparcie, nie ślizgały się. Ja takich fok nie miałem. To musiałem brnąć po kolana w śniegu. No i ale za to Pan Bóg nam nagrodził śliczną pogodą. Tyle razy byłem na Lebaniu, ale taki widok miałem tylko jeden, jedyny raz. Stoimy tak urzeczeni, tym pięknem. Nikt z nas nie odważył się odezwać, żeby tej ciszy nie zmącić. On pierwszy mówi: Adam, tu się można modlić, tu się można modlić. No, ale nie było rady. Trzeba było przypiąć narty i zjechać do Krościenka. Pić nam się chciało, bośmy się wypocili. Weszliśmy do tej restauracji na rozwidleniu dróg. On tak szuka po kieszeniach, mówi, wiesz, nie mam ani grosza, fundnij herbatę. I tak siedzimy i pijemy herbatę, wodę mineralną, owoc wpłynie. A przy drugim stoliku siedziało kilku gazdów, jak to się po góralsku nazywa, z lekka przynapitych. I z taką łatwością rozwiązywali najbardziej zawiłe problemy polityki ogólnoświatowej, żeśmy się serdecznie zaśmiewali. Wreszcie jeden z nich spostrzegł, że my się tak bawimy ich kosztem. Podszedł, poklepał kardynała po ramieniu i panocku, ja wiem, co jest przy co to na gazdę nie pasuje, A dzisiaj muszę jak się napić. Dzisiaj za jeden kubik drzewa dostaję tyle co wczoraj za dwa to mi się należało. Ale za chwilę posmutniał, mówi, najgorzej to będzie, jak przyjadę do chałupy. Moja baba strasznie nie lubi, jak jest tak przynapity. To jest takie nieszczęście w domu, że niech rynka bosko broć. Myślę sobie, ci tak powiedział, że ten, co go tak poklepujesz, to jest twój kardynał. Byś od razu wytrzeźwiał. No, ale jakoś nie wypadało. Za to strasznie go pokarało na drugi dzień. Kardynał miał uroczystą sumę w kościele na rynku w Krościenku. Z samochodu wychodzi w tej purpurze kardynalskiej. W drzwiach kościoła chlebem i solą wita go ten sam gazda. Mówię wam, ale ta biedaka zamurowało go doszczętnie, bo poznał znajomego z restauracji. Kardynał widzi, że w tej sytuacji z tego przemówienia nic nie wyjdzie, więc go tak serdecznie przygarnął i mówi, fajny z ciebie chłop, ale telo nie pij. Pamiętam, kiedyś dzwonił do arcybiskupa Kominka we Wrocławiu, też w czarnej sutannie, bo w godzinach popołudniowych przechodzi wikary z katedry Józef Gruszecki, tak przystanął i mówi, proszę księdza, nie wypada teraz się dobijać do, do arcybiskupa Kominka. On przecież przed południem cały czas daje do dyspozycji. Przychodźcie przed południem, po południu dajcie mu spokój. On przecież musi tyle rzeczy przygotować, opracować. To kto wie, czy on się zaprzyjmie. <grystanie> Wojtyła się tak wyśmiechnie mówi: A może przyjmie. Naraz drzwi się otwierają, biegnie w popłochu siostra eminencjo, Prosimy bardzo, ksiądz arcybiskup czeka. Józef patrzy, eminencja. No to księże kardynale, trzeba nosić insygnia, krzyż, piłskę. To ja wtedy będę wiedział, z kim mam do czynienia. A tak taki młody księżyna w nie to skąd ja mogłem wiedzieć, że to jest kardynał? Uśmiał się też serdecznie. Dając tym do zrozumienia, że nie miał najmniejszego żalu ani pretensji do biednego Józia. Lubił Ojciec Święty mojego proboszcza w moich rodzinnych kętach. Taki typowy góral z takim typowym humorem. Także Ojciec Święty go bardzo lubił za ten humor. Kiedyś pamiętam na konferencji yy, dziekanów. Zwapo kardynał tego mojego proboszcza i czerzeb, prałacie, ile to ksiądz praat sobie już liczy tych wiosenek? 96, 86. I pomyślał ksiądz coś o wieczności? Tak, na co ksiądz liczy? Na czyściec. I przygotował się ksiądz do tego? Tak, kupiłem sobie taką książkę, osoba i czyn. To była właśnie monografia Ojca Świętego, bardzo trudna, bardzo trudne analizy filozoficzne, książka bez jednego odnośnika, książka zawierająca tylko jego własne refleksje. To mu się tak spodobało, tak się uśmiał, że kiedy Anglicy prosili go o prawo tłumaczenia tego na język angielski, powiedział: Jak chcecie, tłumaczcie, ale wam nie radzę. Tą książkę czyta tylko jeden człowiek, i to w czyściu. Bo już wtedy Prawat nie żył, i na pogrzebie Prawata, kiedy już zakończyliśmy te czynności pogrzebowe, kiedy trumnę spuszczono do grobu, tak kardynał stoi i mówi: Ciekawe, czy już czyta. To był czas, kiedy systematycznie papieżami byli Włosi. I tak się już cały Kościół przyzwyczaił, że widocznie tak musi być. Dlatego wybór. Papieża Polaka był ogromnym zaskoczeniem nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I, i dlatego nie wiem, czy ktoś potrafił przewidzieć, że, 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 że właśnie on zostanie papieżem. No, była taka zabawna historia. Kolega mój współpracownik wracał z Częstochowy, miał przesiadkę w herbach. Czeka na następny pociąg. Podchodzi do niego młody, pijany człowiek, mówi proszę księdza. Ksiądz zobaczy, że kardynał Wojtyła będzie papieżem. No więc ksiądz Dziękiewicz uśmiechnął się życzliwie, mówi: No, rozumiem, że masz duże poczucie humoru. No, nie chciał go tam. Nie chciał mu dać do zrozumienia tego jego stanu, w jakim wtedy był. No, pominął to oczywiście przymrużeniem oka, no i okazało się, że miał chłopak w rację. No, zaskoczenie było niesamowite. Sz szedłem akurat do naszego kościoła akademickiego spóźniony, bo tam mnie zatrzymali przy pewnych sprawach, a miałem mieć dyżur w konfesjonale, więc biegnę szybko. I do mnie student Harnasiu, bo wtedy musieliśmy nosić pseudonimy, bo na obozach trzeba się było ukrywać. Zaprowadzenie takiego obozu z młodzieżą, ksiądz szedł do więzienia. Nie przyznali tytułu Harnasiu, bo z nimi zazwyczaj po górach chadzałem. Harnasiu, kardynał Wojtyła został papieżem. Nie dotarło to do mnie w pierwszej chwili. Mówię tak, tak, dziękuję Ci bardzo, biegnę dalej. I nagle to dotarło do mojej świadomości. Przystanąłem, akurat taki słupek granitowy był przy bramie kurialnej, usiadłem na tym słupku, bo mi władzę w tych nogach odebrało. No i zaczynam, zaczynam dopiero refleksję na ten temat. Nagle porwałem się i biegnę do kościoła. Kolega już zaczął odprawiać mszę świętą, podbiegam do niego do ołtarza, mówię, Karol Wojtyła, kardynał, został papieżem. On nie miał, mówi... Co powiadasz? Co powiadasz? I wszystkim zebranym ogłosił. No wzruszenie było ogólne w całym kościele. i Gorąca modlitwa w jego intencji. On, jako profesor, wykładał dosyć trudno. Podręczniki miał dosyć trudne. I właśnie się obawiałem, jak to będzie z chwilą, kiedy on zostanie papieżem. Jak te jego przemówienia papieskie będą wyglądały. I taki bardzo kochany kolega, bardzo bliski współpracownik Ojca Świętego, wtedy jeszcze kardynała, Tadziu Styczeń. Podzieliłem się z nim tą, tym, tą obawą. A on mi mówi: Ty, zobaczysz, że on będzie lepszym papieżem jak biskupem. I rzeczywiście, proszę sobie wyobrazić, te wszystkie jego przemówienia papieskie, jakie one były komunikatywne, jak ludzie odbierali. Bez trudności, bez problemów. Najlepszym wyrazem tego była reakcja tych ludzi. Te oklaski, te okrzyki dowodziły, że te jego kazania trafiły w dziesiątkę. Kiedy został biskupem, żal mu było porzucić uniwersytet, żal mu było porzucić systematyczną pracę z młodzieżą, tym bardziej, że prowadził szereg prac magisterskich, doktorskich. I ciągnął w dalszym ciągu, i obowiązki biskupa, które wtedy były bardzo ciężkie. To był najgorszy terror komunistyczny, zajścia w Nowej Hucie, w które on bezpośrednio musiał być z konieczności zaangażowany, i różne tego typu bolesne obowiązki, i równocześnie obowiązki profesora. No ale organizm ludzki ma swoją wytrzymałość. Po pewnym czasie zaczęło. Siedziać coś niedobrego z tym organizmem. Badania lekarzy orzekły białaczka. Na szczęście znany onkolog krakowski, kiedy przeprowadził jeszcze raz dokładne badania, powiedział księże biskupie, to nie jest żadna białaczka. Ksiądz wyeksploatował organizm do maksimum. To jest rabunkowa gospodarka. Tak dalej nie wolno. Żadne pigułki, żadne proszki. Ksiądz biskup mi musi przyrzec 14 dniówek w zimie. 14 dniówek w lecie odpoczynku, więcej spać, więcej zwadzać o siebie. No i rzeczywiście zrozumiał sytuację i przestrzegał tych zasad, i dlatego ten organizm był nadal taki silny. Przecież jako papież, no to te jego wyprawy to były tak przeładowane, programy były tak przeładowane. W Afryce, w gorącym klimacie wszyscy wysiadali, a on bo nie czuły na te wszystkie sprawy, pełnił swoje obowiązki, głosił swoje przemówienia z pełnym zapałem. O poruszenie było ogólne, fantastyczny nastrój. Nastrój no, czasem zakłócony zachowaniem komunistów. Którzy robili wszystko, żeby zminim, zminimalizować wpływ Ojca Świętego na nas, Polaków. Kamerzyści mieli nakaz, żeby filmować tylko Stare Babcie Pochylone, że nie wolno żad, w żadnym przypadku pokazywać tych tłumów, jakie się spotykają. Yy, ludziom, których takie mnóstwo chciało z tym Ojcem Świętym się spotkać, odmawiano środków transportu no to szli dziesiątki kilometrów na nogach, żeby jednak z tym Ojcem Świętym się spotkać i różne zakłócenia, różne utrudnienia w organizowaniu tych spotkań, ale to jeszcze bardziej nas ekscytowało do tego, żeby, żeby te spotkania były jak najserdeczniejsze, żeby Ojciec Święty miał możliwość spotkać się z jak największą ilością ludzi. Nie przypuszczałem, żeby ten człowiek mógł mieć wrogów. Przecież on był zawsze świętym. I na nartach, i w czasie wędrówek górskich, i na katedrze profesorskiej, i przy stole. Wszędzie on był świętym. No, niesamowicie przyjaźnie ustosunkowany do każdego człowieka. I w głowie się nie mieściło, że on może mieć wrogów. No, wiadoma rzecz. Komuna obawiała się jego pontyfikatu, przecież kiedy miał przyjechać pierwszy raz do Polski, w osobiście dzwonił do Gierka, masz nie wpuścić papieża do Polski, papież inteligentny człowiek, dzwoń natychmiast, tłumacz mu, że w Polsce go nikt nie potrzebuje, nikt nie oczekuje, że to tylko będzie kłopot, niepotrzebne wydatki, żeby, że, żeby ojciec święty nie przyjeżdżał. No, Bogu dzięki Gierek był na tyle przytomny, zdawał sobie sprawę z tego, co by się stało, gdyby się naród dowiedział, że nie wpuszczono ojca świętego do jego ojczyzny. Na mnie wielkie wrażenie wywarły te słowa w czasie pierwszej pielgrzymki, wypowiedziane tam na placu Piłsudskiego: „Niech stąpi duch Twój, niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.” Przecież to jeszcze panował terror komunistyczny. Przecież trudno wtedy było się spodziewać jakiejś zasadniczej zmiany, że ta podróż może przynieść nam w przyszłości wolność. A jednak te słowa się sprawdziły. Ta jego. Osobowość, ta życzliwość dla człowieka, zwłaszcza dla młodego człowieka, która systematycznie z niego promieniowała, potrafiła oddziaływać nie tylko przy osobistych kontaktach, ale nawet przy spotkaniach z całymi tłumami. I stąd ta młodzież, młodzież, która takie rzeczy najlepiej od, potrafi odczuć, ta młodzież darzyła go tak ogromną sympatią. Przecież kiedy pierwsze spotkanie. Z nim organizowali w Paryżu duszpasterze młodzieżowi. Na afiszach napisali, że spodziewają się około 300 tysięcy młodzieży z całego świata. Jak się później przyznali, pisali to ze strachem, bo nie bardzo wierzyli w to, żeby wygodna młodzież zachodnia chciała aż tak licznie przybyć na to spotkanie. Tymczasem przybyło około milion 300 tysięcy. Tego się nie spodziewano. Policja paryska ściągała posiłki skąd się dało, bo bali się, że takiego żywiołu nie potrafią opanować. Tymczasem posiłki były zupełnie niepotrzebne. Nie było rozrób, nie było awantur, była fantastyczna atmosfera, która zaskoczyła wszystkich. W Rzymie już było dwa miliony. Upalne dni, straż pożarna, żeby jakoś ratować tą młodzież sikawkami, sikała na nich wodą, żeby ich troszkę ochłodzić. Nikt nie opuścił, do końca wszyscy trwali. Kiedy niedawno byłem w Szwajcarii, duszpastorze młodzieżowi przyznali mi się, że się poważnie zastanawiali nad tym, czy jest sens organizować specjalne spotkanie. Ojca Świętego z młodzieżą. Mały kraj, młodzież wygodna. Jeżeli przyjdzie garstka, no to będzie kompromitacja. Jednak zdecydowali się. I znów młodzież zaskoczyła wszystkich. I znów młodzież przybyła tak licznie, że się nikt tego nie spodziewał. I tak się zastanawiali publicyści, czym ten człowiek imponuje młodym ludziom XX wieku. I chyba doszli do słusznego wniosku, że głoszenie nauki Chrystusowej w pełnym wymiarze, w pełnym wymiarze. On potrafił wszystko powiedzieć. On potrafił młodzieży nie kadzić, ale powiedział, że musicie wymagać od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Ale nie tylko słowa. On przede wszystkim żył tym wszystkim, co głosił. To miało pełne pokrycie w, życiu, w jego codziennym życiu, w jego osobistej świętości, którą, jak już powiedziałem, wszędzie można było zauważyć i w czasie jazdy na nartach, i wędrówek górskich, i na spływach kajakowych, i na katedrze profesorskiej. To młodzież chyba bardzo ceniła, bo nauczycieli młodzież ma bardzo dużo, ale świadków nie za wiele. A on był nie tylko nauczycielem, ale przede wszystkim świadkiem, świadczącym w życiu codziennym o tym wszystkim, co ogłosił. Ten człowiek żył bardzo sprawami naszego kraju, naszego kościoła. Z taką troską wypytywał o wszystko o sytuację kościoła, o możliwości działania, o efekty tego działania. O stan Kościoła w Polsce, o stan naszej ojczyzny. Z taką troską zawsze wypytywał, że i jadąc do niego, tośmy się już starali no, zorientować jak najlepiej, żeby udzielić mu jak najpewniejszych odpowiedzi na jego pytania. To była wielka troska. Tak jak powiedziałem już, że On w świętym był zawsze i wszędzie, w każdej okoliczności swojego życia. to Ten świętość się. Czuło, tę świętość się w nim widziało. I w czasie wędrówek górskich, i w czasie dobcikowania przy ognisku, śpiewów przy ognisku, i wtedy, kiedy na podłodze razem z nami siedział, dyskutując czy śpiewając, czy na katedrze profesorskiej, on był zawsze świętym.